Czy kiedykolwiek zaznałeś gorzkiego smaku zdrady ze strony kogoś, kogo uważałeś za prawdziwego przyjaciela? Czy doświadczyłeś rozczarowania, gdy ukryte intencje kogoś, komu ufasz, nagle okazały się fałszywe? Wyobraź sobie sytuację, w której jesteś w stanie w ułamku sekundy przejrzeć intencje innych ludzi. Jak wspaniałym byłoby mieć możliwość raz na zawsze usunąć ze swojego otoczenia wszystkie fałszywe osoby, poświęcając tym samym swój cenny czas na tych, którzy są w stosunku do nas szczerzy i autentyczni. W dzisiejszej opowieści przeniesiemy się do malowniczej wioski pośród zielonych gór, gdzie mądry starzec o imieniu Chen dzieli się swoją mądrością z tymi, którzy szukają odpowiedzi na pytania dotyczące autentyczności, zdrady i mądrości życiowej. Pewnego dnia do wioski, na którą słońce świeciło pełnią życia, przybył młody człowiek imieniem Bolin. Nosił on ze sobą ciężar niedawnej zdrady. Bolin, dusza pełna dobroci, doświadczył głębokiej rany, gdy ktoś, komu bezgranicznie ufał, finalnie okazał się fałszywym przyjacielem. Wioskę tę zamieszkiwał między innymi starszy mędrzec Chen. Był znany ze swej mądrości i współczucia, a całe swoje życie poświęcił szerzeniu nauk, które przyniosły pokój i oświecenie tym, którzy go otaczali. Ludzie z odległych krain przybywali do wioski, by szukać jego wskazówek i uczyć się z jego głębokiej mądrości. Po przybyciu do wioski Bolin odnalazł starszego mędrca Chen i udał się do niego po radę. Chen powitał Bolina ciepłym uśmiechem, zapraszając go do rozmowy. Bolin wylał swoje serce, wyjaśniając, jak zaufał swojemu przyjacielowi tylko po to, by zostać zdradzony w najbardziej niewyobrażalny sposób. Łzy spływały mu po twarzy, gdy opowiadał Chen swoją historię. Nie wiem, jak mam poradzić sobie z tą zdradą. Czuję się zraniony i zagubiony, mówił Bolin. Chen spojrzał na niego z głęboką empatią i rzekł: podróż życia jest pełna zarówno radości, jak i smutku. W miarę jak podążamy, napotykamy różnych ludzi i nie wszyscy mają w stosunku do nas czyste intencje. Istnieje jednak sposób, aby w naszym życiu odseparować od siebie tych fałszywych i pozwolić tym samym przyjąć do siebie dobrych ludzi. Zaciekawiony i pełen pragnienia zrozumienia Bolin pochylił się bliżej w kierunku mistrza, gotów nauczyć się mądrości, którą posiadał starzec. Mistrzu, proszę, podziel się ze mną swoją mądrością. Jak mogę rozróżnić prawdziwych przyjaciół od tych, którzy kryją swoje prawdziwe intencje? Chen spojrzał na Bolina ze spokojem i rzekł: aby zidentyfikować fałszywych ludzi, musisz rozwijać samoświadomość i zdolność dostrzegania rzeczy poza pozorami. Pozwól, że podzielę się z tobą przypowieścią o dwóch młodych podróżnikach, którzy wyruszyli na niebezpieczną wędrówkę przez gęsty las. Bolin słuchał uważnie, czując, że ta historia może ukrywać klucz do zrozumienia prawdy, której szuka. Chen kontynuował. W tej opowieści dwaj podróżnicy napotkali starszego mężczyznę, który wydawał się słaby i potrzebował pomocy. Jeden z podróżników, napędzany współczuciem, zaoferował mu pomoc, podczas gdy drugi, pogrążony we własnych egoistycznych pragnieniach, nie zwrócił uwagi na błagającego o pomoc starca. Co się stało dalej? Zapytał z zaciekawieniem Bolin. Starszy mędrzec uśmiechnął się i kontynuował. Gdy zapadła burza, podróżnik, który pomógł starcowi, znalazł schronienie w jaskini, podczas gdy drugi został sam, aby radzić sobie z żywiołem. Ten, który okazał współczucie, odkrył ukryte skarby bardziej wartościowe, niż mógł sobie wyobrazić, podczas gdy drugi, pełen zazdrości i chciwości, zginął w burzy. Przypowieść ta ukazuje, że prawdziwi ludzie kierują się współczuciem, bezinteresownością i empatią. Są gotowi podać pomocną dłoń, nie oczekując niczego w zamian. Fałszywi natomiast kierują się egoistycznymi motywami, często ukrywając swoje prawdziwe intencje za fasadą przyjazności. Teraz, mój drogi chłopcze, musisz rozwijać swoją intuicję i zwracać uwagę na subtelne znaki, które ujawniają prawdziwy charakter ludzi wokół ciebie. Zgłębiając temat, Bolin zapytał mistrza: czy istnieje sposób, aby unikać bólu zdrady? Rozpoznawanie fałszywych ludzi to umiejętność, którą można rozwijać z czasem. Zwracaj uwagę na czyny ludzi bardziej niż na ich słowa. Poddawaj ich testom, stawiając siebie i ich w trudnych sytuacjach. Obserwuj, jak się wtedy zachowują. Czy są skłonni do pomocy? Czy może jednak, zapominając o tobie, próbując ratować wyłącznie swój ogon? Zdrać im sekret, ale nie taki, którego wyjawienie cię zrujnuje. Poczekaj i zobacz, czy zdradzą go, czy raczej zachowają sobie. Wyjdź z nimi do ludzi i zwracaj uwagę, jak traktują innych.
Jeśli nie okazują nieznajomym szacunku, nie łudź się, że tobie szczerze będą go okazywać. Unikają obmawiania innych, czy raczej obgadują tych, którzy są nieobecni przy stole. To wszystko ma znaczenie, bo na tej podstawie możesz przewidzieć ich przyszłe zachowania i podjąć właściwe decyzje, zanim będzie za późno. Pochylając głowę w dół, Bolin powiedział: zdałem sobie sprawę, że nie zauważyłem wcześniej znaków, które mogłyby ostrzec mnie przed prawdziwą naturą mojego przyjaciela. Słowa mędrca wzbudziły w Bolinie nadzieję. Dziękuję, Chen. Twoje nauki otworzyły moje oczy. Teraz rozumiem, że moje doświadczenie z fałszywym przyjacielem było cenną lekcją, która wzmocni moją zdolność do rozpoznawania autentyczności. Chen rzekł: pamiętaj, że zdolność do rozpoznawania fałszywych ludzi jest jak życiowa podróż. Prawdziwy skarb nie tkwi w szukaniu wad u innych, lecz w kultywowaniu cech dobroci, współczucia i uczciwości w sobie. Poprzez wewnętrzne odcienie tych cnót przyciągniesz do swojego życia autentycznych ludzi. Bolin z szacunkiem schylił głowę, dziękując mistrzowi za jego nauki, po czym odszedł. Minęło kilka miesięcy, a Bolin ponownie powrócił do wioski. Po raz kolejny odnalazł mistrza i zwrócił się do niego. Twoje nauki zmieniły moje życie. Nauczyłem się dostrzegać cechy ludzi pod maskami, które noszą. Teraz jestem otoczony prawdziwymi przyjaciółmi, którzy mnie wspierają. Chen odpowiedział z entuzjazmem: mój drogi przyjacielu, cieszę się twoim szczęściem. Pamiętaj jednak, żeby pozostać uważnym i rozważnie dobierać przyjaciół. Jednocześnie pracuj nad swoją osobowością. Traktuj siebie tak, jak sam chciałbyś być traktowany, a wróci to do ciebie ze zdwojoną siłą. Od tego dnia Bolin poświęcił się szerzeniu nauk mistrza Chen, inspirując innych do rozwijania zdolności rozpoznawania autentyczności i przyjmowania do swojego życia prawdziwych i wartościowych relacji. Historia Bolina rozprzestrzeniła się szeroko, stając się ponadczasową opowieścią o mądrości i prowadzeniu dusz ku autentyczności. W tej poruszającej buddyjskiej historii młody Bolin, doświadczając zdrady, odnajduje w mędrcu mentora, który dzieli się z nim życiową mądrością. Poprzez przypowieść o dwóch podróżnikach, Chen ukazuje, że prawdziwi ludzie kierują się współczuciem, podczas gdy fałszywi ukrywają swoje intencje. Nauka tej opowieści leży w rozwijaniu samoświadomości, obserwacji działań innych oraz kultywacji cech dobroci i uczciwości w sobie, co prowadzi do autentycznych i wartościowych relacji międzyludzkich. Drogi słuchaczu, jeśli z tego filmu miałbyś zapamiętać tylko jedną rzecz, chciałbym, by było to to zdanie. W życiu dostajesz to, co sam dajesz, więc pamiętaj, by zawsze dawać innym to, co najlepsze. Udostępnij ten film swoim bliskim oraz rodzinie, jeśli czujesz, że również powinni tego wysłuchać. Dołącz również do naszej grupy na Facebooku, do której link znajdziesz w opisie tego filmu. Do usłyszenia.